świetnie. Jest sukces. Panie inżynierze? Już. Proszę bardzo. Dziękuję. O! Pięknie! Albo dłużej. Panie dyrektorze, szczęśliwy dzień w Pana życiu, w życiu tego zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu. Szczęśliwy, tak, szczęśliwy i trudny. Co się zadziało przez ostatnie miesiące, lata tak naprawdę, no bo licząc od początku tworzenia tego projektu, to minęły lata. 4 lata, rzeczywiście, ze względu na skomplikowaną naturę tego zagadnienia, przede wszystkim ilość procedur, które trzeba biurokratycznie pokonać i zawiłość tych działań, bo to nie jest łatwy obiekt, jeżeli chodzi o roboty budowlane, zabytkowy, więc nie do końca wszystkie kwestie były rozpoznane, ale udało się w końcu w tym roku uruchomić roboty budowlane, one zostały wykonane dzięki tym pracom o wartości 946 tysięcy. Obiekt ocaleje, został zabezpieczony i uruchomiony, czyli uzyskał pewną sprawność i funkcjonalność. Ten obiekt może być użytkowany na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej. Po to te działania były realizowane, żeby on był nieodpłatnie otwarty i użytkowany przez mieszkańców regionu, przez organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, edukacji, turystyki. Więc myślę, z naszej strony zrobiliśmy wszystko, żebyście Państwo korzystali z tego obiektu. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej infrastruktury zabytkowej. Gdzie szukać drugiego takiego zakładu hutniczego jak ten? Nie wiem, czy wiecie Państwo, czy nie, ja nie pochodzę z Końskich, nawet z powiatu konarskiego jestem dość odległym przyjezdnym. Mieszkam i pracuję w Maleńcu, znaczy mieszkam w Końskich od 2010 roku, pracuję od 2015 roku. To powoduje, że miałem tylko inną optykę na ten obiekt miejscowy. Zauważyłem, że to jest obiekt, którego rzadko szukać i spotkać na ziemiach polskich w Europie i to dostrzegają też również odwiedzających. Mieszkańcy regionu zapomnieli o tym, co mają obok siebie, nie dostrzegają tych zasobów. To się zmieni, myślę, po tym obiekcie, ponieważ on uzyskał nowe funkcje użytkowe. I teraz kwestia otwartości tego obiektu, żebyśmy wszyscy korzystali z jego zasobu, żebyśmy rodzinę, która nas odwiedzi z odległego zakątka Polski, nie zabierali do siebie, ale zabierali pewne niedzieli do Maleńca, żeby poczuli klimat zakładu XIX-wiecznego, żeby wcielili się w rolę pracowników tego zakładu. Panie starosto, otwarcie na nowo muzeum w Maleńcu. Podoba się ten obiekt? Cieszy ten obiekt? Cieszy. Widać zresztą po zainteresowaniu, że to była dobra inicjatywa. I w tym miejscu pragnę podziękować poprzednikom, wszystkim zarządom, że nie odpuściły sprawy, tylko zajęły się Maleńcem i w tej chwili jest sytuacja taka, jaka jest, że mamy fantastyczny obiekt, a naszym zadaniem będzie dalej kontynuowanie tego, co teraz jest zrobione. No właśnie, jaką przyszłość Pan widzi przed tym zabytkowym zakładem w Maleńcu? Bardzo ciekawe perspektywy powiedział Pan Dyrektor Maciej Chłopek. Ja myślę, że ta grupa rekonstrukcyjna, która teraz się zawiązała, bardzo ożywi funkcjonowanie tego Maleńca. W ogóle myślę, że pójdziemy w kierunku, żeby wypromować jeszcze bardziej ten Maleńc, niż jest w tej chwili znany. Wrócimy, myślę, że w tym tygodniu nawet spotykamy ze starostami z Ziemi Odrowążów i myślę, że wypracujemy formułę, jak to Stowarzyszenie Ziemi Odrowążów będzie funkcjonować. I myślę, że tu fantastycznie będzie można Maleńc po prostu pod to podciągnąć, żeby to pokazać w innych starostwach. Pojedynczy magnia! Oferta jest szeroka, ale takim wiodącym, flagowym produktem turystycznym będzie symulacja pracy zakładu XIX-wiecznego, czyli dzwon przy bramie, zadzwoni o 13 chociażby, będzie rezerwacja miejsc do zwiedzania, biletu, zwiedzający zostaną otwarte wrota, przywita ich zawiadowca fabryki i nauczycielka szkoły przy fabrycznej i fabrykanci. Będzie tutaj załoga 6-7 fabrykantów pracująca, symulująca pracę XIX-wiecznej huty. Zwiedzający wcielą się w rolę pracowników tego zakładu. Dostaną stroje historyczne, fanty, rekwizyty, przyrządy. Będą wykonywać pewne produkty, obsługiwać urządzenia, usuwać awarie, a na koniec wyfryszują sobie gęś żelazną, czyli zapiekankę, zjedzą karpia i miło spędzą czas w takiej kreatywnej, twórczej atmosferze. Nie, 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 nie
A ty działa!